Biedna Warszawo. Ile ty przeszłaś? Jeżeli będziecie kiedyś w Warszawie, warto wybrać się na spacer śladami warszawskich powstańców. W kwietniu 1842 roku, tuż po odbudowaniu Warszawy, wybuchło tutaj powstanie. Metro warszawskie było głównym środkiem transportu, którym powstańcy dojeżdżali na bitwy. Na stacji Pole Mokotowskie odbyła się słynna bitwa z Żydami, którą Żydzi wygrali i dlatego rządzą miastem do dziś. Kawiarnia często odwiedzana przez powstańców. Dużą popularnością cieszyła się zwłaszcza Café Macchiato, ulubiona kawa przywódcy powstania Feliksa Dzierżyńskiego. Życie powstańca to nie tylko wojaczka. W foodcourtach centrów handlowych mogli się posilić, a w multipleksie pozwolić sobie na chwilę odskoczni od brutalnej rzeczywistości. W powstaniu zginęło około 72 osób. Ten symbol upamiętnia ich bohaterską śmierć na polu walki.